Cześć moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj taki film dosyć ciekawy. Honda Forza 125. Będę tutaj robił serwis, ale co najważniejsze, czego film dotyczy. Mamy do założenia tutaj sportowy wariator firmy Malossi. To nie jest reklama, oczywiście tylko mówię co jest zakładane. Nikt mnie nie sponsoruje, także żeby było jasne. Słuchajcie, ja chcę Wam pokazać, jak wygląda sprawa założenia takiego wariatora i jazda na normalnym wariatorze, na standardowych ustawieniach. Oczywiście spróbuję tutaj to zmierzyć takim akcelerometrem na telefonie. Zobaczymy, ile to będzie w ciągu tam jakiegoś czasu i jakie przyspieszenie tam osiągniemy. I teraz kwestia taka. Oczywiście, jeśli założę ten wariator Malossiego, założę takie same rolki, jak są zamontowane w fabrycznym zestawie, powiem Wam, bo powiem tak, tutaj są rolki o niebo lżejsze i to zawsze będzie powodowało to, że ten motocykl będzie się zrywał lepiej i oczywiście nie będę montował sprężyny centralnej. Ja nigdy nie montuję tej centralnej sprężyny, ponieważ to wszystko powoduje to, że ten motor po prostu jeździ na wysokich obrotach, co jest niezdrowe dla silnika. Więc ja przejadę się pierw i zrobię pomiar na zwykłym wariatorze, na zwykłym ustawieniu. Zamontuję ten wariator z takimi samymi rolkami, jak są tam i zobaczymy, czy ten wariator robi jakąś różnicę. Słuchajcie, włączyłem teraz jeszcze raz kamerę, żebyście mogli zobaczyć, jak ten silnik pracuje, jak jest wysterowany, źle układ napędowy. Średnia prędkość obrotowa silnika to jest 5-6 tysięcy km przy 40 na godzinę. Nie powinno tak być. Zaobserwujcie to. Start 6 tysięcy, zdecydowanie za dużo, jeśli chodzi o jazdę miejską. A mamy dopiero ile? 30 na godzinę, moi drodzy. To jest nie do pomyślenia. Wiem, że dźwięk może być niewyraźny, ale zobaczcie. Żeby jechać 60, trzeba mieć 7000 obrotów na godzinę. To jest bardzo niezdrowe dla silnika, moi drodzy. Dobra, mamy w miarę prostą drogę. Jak widzicie. Ale dam na zegary, żebyście widzieli, na jakich zakresach, na jakim zakresie obrotów pracuje ten silnik. Zaczynamy pomiar. Do stówki. Jak widzieliście na filmie, podczas jazdy silnik jedzie stówkę i ma 9,5 tysiąca obrotów na obrotomierzu. Nie powinno tak być, bo to jest, powiem Wam szczerze, zajeżdżanie silnika. No, zdemontujemy teraz przekładnię, zdemontuję przekładnię CVT, zobaczymy co tam w ogóle jest zamontowane. Czy podejrzewam, że ktoś już tam coś kombinował. Do setki ten motocykl przyspiesza w 13,48 sekundy, więc to jest... No nie wiem jaki to jest, bo ja tego nigdy nie mierzyłem. To jest mój pierwszy taki test. Zobaczymy co ja będę umiał tutaj wykombinować. Zabieram się do rozbierania przekładni. Jak widzicie, odkręciłem już pokrywę, ale tu nasi już byli, bo uszczelka była źle przykręcona, więc coś było robione. A poza tym nie wydaje mi się, że ten napęd pracuje tak jak fabryczny. No bo po prostu za wysoko kręci ten silnik. Dobra, zdejmuję to, zobaczymy co tam w środku siedzi, ocenimy co tam jest narobione. Odkręcone mamy już to, jak widzicie, ściągamy i sprawdzam tutaj co jest. Aha, jakieś zielone sprężyny, podejrzewam, że na pewno nie fabryczne, bo fabryczne na pewno nie są zielone. Wariator. O, rolki już kwadratowe, więc V-Maxa nie było. Jak to poznać? No. Wariator nie szedł do góry do końca, jak widać. Rolki już kwadratowe.
Rolki są już zużyte, więc V-Maxa na pewno nie było, jak widzicie. O. Zważymy te rolki, ile to tam ma gram. Gramów. 14,95, 15 gramów. Zobaczcie. 15 gramów. 17 bym założył, 18, zobaczymy co ja tam będę miał. Zamontujemy, będziemy widzieli, bo za szybko się ten motor zbierał. Po prostu za wysokie obroty przy niskiej prędkości, więc rolki są za lekkie. Dobra, zostaje nam to wyczyścić wszystko. Zobaczymy jak to pójdzie dalej. Chciałem te rolki włożyć do Malossiego. Zobaczymy jak Malossi założymy rolki, czy będą pasowały, otworzę to opakowanie. Czy te do Malossi wejdą i spróbujemy zrobić testa na tych rolkach. O właśnie, o to mi chodziło. Więc tak, otworzyłem ten zestaw Malossiego, moi drodzy. Jak widzicie, mamy takie dwie sprężyny. Krótka i długa. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Rolki. Rolki wariatora mają wagę. Już sprawdzamy, zobaczcie. Rolki wariatora oryginalne mają 15 gramów. I tak są za lekkie. Widać to, widać. A rolki Malossiego mają 10 gramów, niecałe. I teraz wam powiem, o co tu chodzi. O co tu chodzi w tym całym, że tak powiem, zamieszaniu z tymi rolkami. Moi drodzy, to jest taki, jeszcze muszę sekundkę, zaraz to ogarnę, bo leciałem na maksymalnym zoomie. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Dlaczego, jak włożycie takiego Malossi, ten motor ma taki zryw, to wszystko fajnie tak sobie leci. Nie ma problemu z żadnym przyspieszaniem. Oczywiście musicie pamiętać, że te obroty silnika też będą wysokie. Nie powinny być takie wysokie do jazdy po mieście ani na trasie, to na pewno nie. Te obroty są podwyższone dlatego, że wtedy silnik ma lepszy moment obrotowy i lepiej moc można z niego wydobyć, prawda? Więc sprawa wygląda następująco. Dlaczego są takie lekkie rolki? Lekkie rolki są włożone po to, żeby stosować te sprężyny. Znaczy, te sprężyny są po to, żeby stosować te rolki. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób. Ta sprężyna jest większa o co najmniej połowę od tego, co mamy założone w oryginale, bo oryginalna jest twardsza. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, jeśli macie większą sprężynę i lżejsze rolki, co się dzieje? Pasek jest mniej dociśnięty i ma większe tendencje do obślizgiwania. Lepszym wyjściem jest założenie sprężyn twardszych na sprzęgło, cięższych rolek i twardszej sprężyny, moi drodzy, na korektor momentu obrotowego. Tutaj też jest jakaś żółta sprężyna założona, nie wiem czy to jest fabryczna, ale jest dosyć twarda ta sprężyna, więc ja tutaj sprężyny nie będę wymieniał. Musimy pożonglować rolkami. Ja zobaczę, czy te rolki są identyczne. Są identyczne, włożę je do te nasze fabryczne, które były, bo to miałem sprawdzić. Włożę je do wariatora Malossi. Założę wariator Malossi i zobaczymy, czy będziemy mieli jakąkolwiek różnicę. Czy coś się zmieni? Czy się zmieni w przyspieszeniu i maksymalnej prędkości? Dlaczego tak robię, moi drodzy? Bo jeśli założę cały zestaw, no to wiadomo, że to jest zrobione tak, żeby to miało jakieś tam przyspieszenie lepsze, ale obroty też będą wysokie. Zresztą będziemy mogli to potem sprawdzić. Nie jestem zwolennikiem zakładania tych miękkich sprężyn, bo tak jak wcześniej powiedziałem, że ten pasek ma tendencję do obślizgiwania, no i skraca się żywotność. Pamiętajcie, to są rzeczy sportowe. To jest przygotowane na ileś tam razy przebiegów, a nie do jazdy codziennej. To na pewno nie. To każdy, kto przy tym robi dłużej i zna się trochę na tym, to mi przyzna rację, bo wszystkie rzeczy, które są stosowane do sportów motorowych, mają krótszą żywotność. Są z innych materiałów, lepszych, ale są, po prostu pracują na pograniczu wytrzymałości. Dobra. Montuję rolki do wariatora Malossi, na widok którego każdy sra i szcza, powiem to wprost, więc zobaczymy, co się będzie działo na wariatorze Malossi. Żeby było jasne, jeszcze suwmiarka, bo ktoś może mi zarzucić, że ja tutaj robię jakieś knify na filmie, coś ten, suwmiarka na zero, rolka fabryczna ma średnicę 20 mm, zobaczcie. Rolka Malossi również ma 20 mm, bo jest to rolka, która jest do tego wariatora.
Średnice te same, żeby ktoś nie powiedział, że ja coś tutaj kombinuję. Bo takie słuchy też czasem są, a ludzie nie dowierzają, więc montuję te stare rolki do nowego wariatora i zobaczymy, czy ten wariator da nam jakiś szał. Sprawdzić, co to się z tym stanie, co to nam da, czy to tam da to coś, czy nie, czy wiecie, czy wydawać te pieniądze na tego Malossiego, czy nie wydawać. Nawet trochę lepsze osiągi robię niż na Malossim, na standardowym napędzie, regulując odpowiednio układ napędowy. Ale takie zestawy są dla osób, które nie mają o tym pojęcia i nie wiedzą do końca, jak to ugryźć, jak to działa i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Sworzeń. Malossi. Malossi, żeby nie było. Montujemy. Pasek jest w dobrym stanie, nie będziemy wymieniali. Naprawdę, nie ma potrzeby. Wkładamy sobie zestaw. Oczywiście przeciwtalerz zostaje stary, bo w zestawie nie ma nowego przeciwtalerza, więc przeciwtalerz stary montujemy. Oryginał. Pyk. I zobaczymy, co się tam stanie, czy tam coś nam co da, czy nie, czy może polecimy w niebo. Zobaczymy, tak? Dobra, mój klucz. Jeden, drugi montujemy. Tak. A miałem wam pokazać, jak to robię, nie? O. Dobra. Oczywiście pokrywy zakładamy, bo tutaj jest łożysko, które nam podpiera cały wałek tutaj z tej strony. Ok. Uszczelka na końcu założę, bo w tym momencie nie jest nam potrzebna do testów. Ja to wkręcę na jednej śrubie. Potrzebujemy tylko, żeby nam to złapało. Dobra, na dwóch to złapiemy, bo... Okej. Dobra, moi drodzy, mamy to. Ja ściągam to z tego, z podnośnika. Wskakujemy na drogę i robimy kolejny pomiar. Jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o tam do setki rozpędzanie, czy coś nam ten wariator magiczny Malossi zmienił. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja lecę po prostu już teraz z tym na drogę. Robimy pomiar. Dobra, kolejny test. Lecimy. Do setki, a potem zobaczymy Vmax.
Jak widzicie, zakres obrotów silnika obniżył się o 2000 na tym wariatorze, więc widać, że ten wariator coś daje. Wymieniłem sam wariator, jak widzicie, ale rolki zostawiłem 15 prawie gramowe, 14,5 grama czy 97, one tam były, bo były wybrane. Więc sam zakres obrotów rozpędzania silnika, prędkości obrotowej silnika obniżył się o 2000, a Vmax wzrósł nam do 120 na godzinę. Przy, jak dobrze pamiętam, 9-10 tysiącach obrotów na minutę silnika. Także można śmiało powiedzieć, że ten wariator sam w sobie coś zmienia. Słuchajcie, nie jechałem na oryginalnym wariatorze szybciej, bo Vmax tego motocykla, tego co klient mi mówił, to jest 100 na godzinę już na pełnym gazie. Ja nie chciałem tego silnika przekręcać po prostu, żeby go przypadkiem nie uszkodzić, bo to nie jest zdrowe dla silnika takie obroty przy nieobciążonym silniku. Bo musicie pamiętać, że jak już mamy max obroty i silnik nie jest obciążany, to nie jest dobrze. To można go po prostu przekręcić. Teraz zrobię inny zabieg jeszcze, moi drodzy. Założę cały zestaw z Malossi, wymienię sprężynę centralną, założę te lekkie rolki i zobaczymy, co się w tym momencie stanie. Jaki będziemy mieć maksymalną prędkość i jak będzie wyglądała sprawa przyspieszenia. Zatem biorę się do pracy. Tak, moi drodzy, wymieniłem tę sprężynę na żółtą, już Wam pokazuję. Założyłem żółtą sprężynę, ona jest krótsza od tej białej i od standardowej. Standardowa była też, zobaczcie, żółta. Tutaj taka, nie wiem czy to jest oryginał czy coś, ale coś jest tutaj już zmieniane. Ta jest twardsza od tej żółtej, więc ja założyłem tą większą sprężynę, ponieważ mamy rolki mamy lżejsze. Rolki oczywiście też Malossi, zobaczcie, żeby nie było, że ja tu coś kombinuję. Oczywiście rolki do tego wariatora Malossi założyłem. Żółta sprężyna. Złożę to i zobaczymy, jak to będzie jechało, prawda? Także biorę się do roboty. Ja zawsze uruchamiam silnik i leję sobie tutaj benzyną ekstrakcyjną na te talerze, co nam fajnie to odtłuści. Czekamy chwilę, aż zacznie nam to specyficznie zgrzytać i będziemy słyszeli w tym momencie, że ten pasek już jest odtłuszczony. O! Teraz dobrze pracuje. Słuchajcie, jak wyłączę silnik. O! Tak musi pasek pracować w przekładni prawidłowo zestrojonej, pracującej. O! Jest gitara. Dobra, zamykam to, siadam na to, moi drodzy. I zobaczymy, co się dalej będzie działo, jak to teraz leci. Na sprężynie od Malossiego, na wariatorze od Malossiego i tych rolkach, które tam po prostu zostały. Oryginalne w zestawie, bo tutaj tylko jest jeden zestaw tych rolek, więc więcej nic nie założymy. Ja bym jeszcze był za tym, żeby tu założyć rolki 15, bo wtedy ten motor będzie miał troszeczkę słabszy start, ale komfort jazdy będzie lepszy podczas przelotowej prędkości i silnik nie będzie się tak męczył. Dobra, moi drodzy, ostatnie nagranie teraz tego wszystkiego, znaczy ostatnie. Zestaw Malossi, lecimy!
Jak widzieliście na filmie, dało się już tym motocyklem jechać dosyć mocno, szybko, 120 na godzinę, ale prędkość to też obrotowa silnika się oscylowała między 9,8 a 9000 obrotów, więc kurczę, też nie bardzo. Prędkość przelotowa 50 km na godzinę, obroty silnika 6000. Za dużo, powiem Wam. Naprawdę, jeśli takim skuterem chcemy jeździć w mieście, no to jest katowanie silnika, naprawdę. Za wysokie obroty silnika, zresztą te silniki naprawdę nie są raczej przystosowane do tego. Budowa samego wału korbowego i jego smarowanie, no powiem Wam, ma dużo do życzenia według mnie. Mam nawet tutaj taki wał uszkodzony z takiej forzy i podejrzewam, że to jest też wynik tego, że budowa tego wału jest tak skonstruowana, że są dosyć wadliwe. W tym pomiarze do 90 na godzinę mamy 15,44 sekundy. W poprzednim mieliśmy 18,8, ale lepiej się jechało. A na samym początku mieliśmy 14,98. A tym, że to jest pomiar do 90 na godzinę, ja Wam potem na ekran wszystko wyświetlę, zobaczycie to sobie, więc będziecie mogli zaobserwować. Także no powiem Wam, zbytnio różnicy nie ma, jeśli chodzi o takie pomiary. Subiektywne odczucie jest jakieś. Na pewno dla mnie osobiście najlepszym wynikiem był ten środkowy wynik, gdzie przy tamtej twardej sprężynie, przy tych rolkach 15, zużytych oczywiście mówię, bo zamówiłem nowe, żeby je wymienić, ta jazda była taka bardziej komfortowa. Nie było tego całego takiego żyłowania silnika, te obroty były niższe. Myślę teraz, żeby do tego wariatora zamontować rolki 15, żeby po prostu obniżyć te obroty silnika, żeby komfort jazdy był lepszy, a silnik nie będzie wtedy tak wyżyłowany i no bo może paść. Wiadomo, jeśli chcemy się ścigać, to kupujemy ścigacza, mamy 300 koni i lecimy sobie igła, nie? A jeśli chcecie jeździć szybko, no to mówię, ścigacz, a to jest skuter do jazdy po mieście, ewentualnie jakiś wypad za miasto, średnia przelotowa prędkość 80 na godzinę i jakiś pułap obrotów do 7, 6, 7 tysięcy, żeby to miało sens, żeby ten silnik się nie męczył i żeby myśmy też mieli jakiś komfort jazdy. Na rolkach 15, wariator Malossi i sprężyna żółta, krótka od Malossi, ta największa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja bym to chyba tak zostawił, bo to będzie najlepsze, co można chyba w tym wypadku zrobić. Tak, więc teraz w tej konfiguracji zamontuję sprężyny. Żebyście to widzieli. Zamontuję sprężyny, przepraszam, wróć, rolki 15-gramowe i zobaczymy, jak to na tych 15-gramowych rolkach będzie wyglądało, ponieważ tak jak wcześniej już mówiłem kilka razy, że ten silnik za wysoko kręci, jeśli chodzi o normalną jazdę przelotową. Dobra, ja odkręcam to, zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy roleczki 15-gramowe RMS-a. Wymiar ten sam, tak idealny. Montujemy, zobaczymy, co będzie na tych 15. Wydaje mi się, że na tych 15 będzie sam raz. Zobaczymy, jaka maksymalna prędkość będzie na tych rolkach. To co? Na koń i lecimy. Dobra, gotowi. Ostatni teścik. Lecimy. Okej.
Tak, moi drodzy, jak widzieliście chyba na wykresie, to był najgorszy wynik tego skutera, ponieważ do setki miał 29,68 setych sekundy. Także nie jest najlepiej, ale tak jak mówię, to nie jest ścigacz. Ten skuter ma się fajnie prowadzić, ma płynnie przyspieszać. Ten skuter ma być elastyczny i do jazdy w mieście. Ale za to Foam Max, jak widzieliście, w jednym momencie z lekkiej górki wyniósł ponad 130 km na godzinę. Średnia prędkość przelotowa 120 na godzinę jest przy, jak się nie mylę, 8000 obrotów, 9. Także zobaczcie, zeszliśmy prawie 2500 obrotów niżej. Silnik się tak nie męczy, co prawda rozpędza się dłużej, ale to nie o to chodzi, bo chodzi o to, żeby nie katować tego silnika, tylko żeby ten silnik miał i dynamikę, i swoją prędkość maksymalną, bo przedtem to on do setki wyciągał, co z tego, że był szarpał jak wariat, ale brakowało mu prędkości i pułap obrotów silnika był maksymalny, co, jak wcześniej powiedziałem, jest niezdrowe. Także jak widzicie, no musicie teraz sami rozważyć, czy warto to tak tuningować tymi wariatorami, żeby ten silnik tak leciał na maks obrotach, potem chciałem Wam pokazać uszkodzony wał z Hondy Forza, chyba tam jest. O! Moi drodzy, tak wygląda wał z Forzy. Znaczy, nie widać tego, ale słychać i czuć, że jest, o, luz na korbie, zobaczcie. To jest wał, podejrzewam, z motocykla właśnie o takim zestrojeniu wariatora. Poza tym, tak jak mówię, budowa tego wału jest taka, że no masakra jest dla mnie źle wymyślone, jeśli chodzi o taki silnik. Więc tak, podsumowując, można z tego zrobić jakiegoś wariata, takiego małego na 25, mamy przyspieszenie, wszystko ładnie, pięknie, ale trasa przelotowa jest tak męcząca, prędkość przelotowa takiego silnika jest tak męcząca dla niego, że po prostu nieopłacalne, naprawdę. Co z tego, że ja mam fajne przyspieszenie, lecę tylko do 100 na godzinę, ale silnik wyje jak poszarpany, no i cierpi, tak już wcześniej powiedziałem kilka razy. Założyłem Malossiego wariator, sprężynę centralną, żółtą, największą, krótką i rolki 15. To zestawienie dla mnie jest najlepsze. Ja jeszcze to i tak będę konsultował z klientem, zapytam, czy przypadkiem nie chce, żeby to było bardziej nerwowe, ale to już mówię, na jego odpowiedzialność, czy woli taką jazdę miejską, bo wiem, że się porusza tym skuterze po Wrocławiu, w mieście, więc takie coś na pewno wystarczy w zupełności, tam takich prędkości nie rozwijamy. Do 50 bez problemu przyspiesza, no i mniej spala taki silnik wtedy, tak? Bądźmy szczerzy. Moi drodzy, jeśli film się podobał, łapki w górę, zapraszam do komentowania filmu. Co Wy na to, czy warto to tuningować, czy nie warto tuningować, chciałbym wiedzieć Wasze zdanie. Także, moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie wszystkich, życzę przyczepności oczywiście i dużo słońca.